Witam wszystkich bardzo serdecznie na festynie integracyjnym, tutaj na placu w Worgula. Festyn został zorganizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Worgulach. I na samym początku wielkie brawa dla Koła Gospodyń w Worgulach. Wielkie brawa. Dlaczego festyn integracyjny? Dlatego, że też mamy gości z Ukrainy. Wczoraj odbyły się tutaj warsztaty kuchni polsko-ukraińskiej. Zapewne dziś będziemy tutaj smakować pysznych potraw właśnie tej kuchni i ukraińskiej, i polskiej. I wielkie brawa dla gości z Ukrainy. Witam serdecznie gości. Witam panią przewodniczącą Rady Gminy, panią Ewę Kulińską. Niezastąpioną, zawsze obecną, zawsze uśmiechniętą, zawsze wspierającą. Wielkie brawa. Witam mieszkańców wsi Worgule. Wielkie brawa dla was, że jesteście, że przyszliście. Witam OSP w Worgule. I od razu na samym początku chciałabym serdecznie wam, kochani, podziękować. Dzisiaj stoję na tej scenie, tutaj bezpiecznie tupię nogami i mam nadzieję, że się ta scena nam nie rozsypie i parkiet wytrzyma tańce i hulańce. Wielkie brawa dla OSP w Worgule. Witam zespół Leśnianki z Gminnego Ośrodka Kultury w Leśnie Podlaskiej z panem Zdzisławem Marczukiem. Witam tutaj pana Pawła, który będzie woził was wkładem bezpiecznie, ale też z lekką pewnie jakąś adrenaliną. Trochę okurzy wam okna, ale mam nadzieję, że wybaczcie. Dzisiejszą tą atrakcję będzie kurzyło. Pani dyrektor GOK Leśna Podlaska dzisiaj w bardzo fantastycznej roli z chochlą. Znajdujemy się na festynie, festynie integracyjnym. Festyn został zorganizowany przez KGW w Worgule i oczywiście Gminy Ośrodek Kultury, jak i OSP w Worgule. Dzisiaj serwujemy barsz ukraiński, mamy gości z Ukrainy. Wczoraj odbywały się tutaj warsztaty kuchni polsko-ukraińskiej. Dzisiaj właśnie smakujemy potraw przygotowanych podczas warsztatu. Co oprócz kuchni ukraińskiej? No oczywiście kuchnia też i polska, bo będą też pierogi, oczywiście bułeczki z jagodami, atrakcje dla dzieci, warkoczyki, przejażdżki kładem, dmuchany zamek czeka na dzieci, wata cukrowa i sol i oczywiście popcorn. No i oczywiście Straż Pożarna w ogóle przygotowała wspaniały, pouczający, bardzo edukacyjny pokaz. Pokaz strażacki, gdzie odbywało się cięcie właśnie samochodu, z którego został uratowany mieszkaniec Worgul. Kto teraz nam przygrywa? Teraz przygrywa kapela z Siemiatycz, kapela Borowian, bardzo ludowo i swojsko.